28 lutego 2014 roku mamy e-mail Kegride do Iry. Tylko kilka e-maili od Dave'a. E-mail Ira do Craiga Wrighta. Cześć Craig. Właśnie zauważyłem zdanie, w którym Dave wspomniał, że bitcoiny nie były wtedy zbyt wiele warte. Pewnie dlatego nigdy niczego nie spieniężył. Czy nadal masz milion bitcoinów w zaufaniu, które założył? Myślisz, że jest szansa na znalezienie banku, który je przetrzymuje? Jeśli mogę pomóc, po prostu daj mi znać, czego potrzebujesz. Odkąd Dave skonfigurował zaufanie, być może moja identyfikacja jest potrzebna, aby uzyskać dostęp. Czy wiesz, jak bitcoiny są przechowywane w zaufaniu? Czy są na dysku twardym? Nie do końca rozumiem, dlaczego konieczne było trzymanie ich w tych miejscach na morzu. Czy są dwa oddzielne trusty? Trust Belize numer 1, czy projekt wykonany przez Human na Seszelach? Przepraszam, jeśli brzmię trochę zmieszany. Craig Wright odpisuje Ajrze, a więc ten trust Dave'a powinno mieć około 300 tysięcy BTC. Przenieśliśmy wszystko za ocean w wyniku mojej walki z urzędem skarbowym. To było w 2011 roku. BTC znajdowało się na serwerze lub na dysku twardym, tylko prawa są za granicą. Cena jest pokazana na poniższym wykresie, wklejony wykres. Nie wiem, co się działo z Dave'em przed śmiercią. Czy zwracał na to uwagę? Wydawał się odległy i niewiele rozmawialiśmy w kwietniu poza kilkoma sprawami firmowymi. Aż kilka miesięcy przed końcem wreszcie był coś wart. Potem rozbił się tuż przed jego śmiercią, a potem wyzdrowiał. Muszę przeznaczyć udziały do majątku Dave'a. Musisz mi powiedzieć, jak to zrobić. Czyli Craig Wright prosi o informację, jak dać swoje udziały po prostu bratu Iry, czyli Dave'a Claymana. Ira odpisuje do Craiga Wrighta 1 marca 2014 roku. Czy możesz przeznaczyć 20% na mojego taty i 80% na mnie? Więc jeśli dobrze rozumiem, masz prawa do pozostałej części bitcoinów przechowywanych na jednym z dysków Dave'a. Jeśli to prawda, musimy tylko dowiedzieć się, jak odszyfrować dyski. Dalej Craig Wright odpisuje do Iry. To wszystko, co mogę znaleźć. Z jakiegoś powodu data na jednym z nich jest wcześniejsza. Nie mam do nich haseł czy fraz. Ten e-mail był z 25 lutego, ale dla potrzeby kontynuowania wątku umieściłem go jako 1/3, by nie zgubić kontekstu rozmowy. Więc 1 marca 2014 roku Ira do Craiga Wrighta, żeby wyjaśnić przemyślenia z poprzedniego maila. W jednej z wymian e-maili między Dave'em a Tobą wspomniał, że masz 1 milion bitcoinów w zaufaniu. Potwierdziłeś, że ma 300 tysięcy jako swoją część. Myślałem, że pozostałe 700 tysięcy należy do Ciebie. Czy to jest poprawne? Craig Wright odpowiada Ajrze, coś koło tego, minus to, co potrzebne było do firmy. Dalej mamy e-mail od Ato do Jay Cheshera, czyli fiskusa z Australii. Dla Twojej wiadomości załączam transkrypcję Twojego spotkania z nami 18 lutego 2014 roku. Została ona przypisana z nagrania przez Auscript. Prosimy również zapoznać się z załączonym protokołem z naszego spotkania w dniu 26 lutego 2014 roku. Czy mogą Państwo zapoznać się z nimi i poinformować o ewentualnych błędach lub przeoczeniach? Jeśli jesteś usatysfakcjonowany, że protokoły są dokładnym odzwierciedleniem dyskusji, proszę o udzielenie takich informacji. Dziękuję i pozdrawiam. Ira odpisuje potem Craigowi Wrightowi. 7 marca 2014 roku. Mam coś zrobić z dwoma plikami ASC, które wysłałeś? Nie jestem pewien, do czego służą. Nie mogę też przestać myśleć, czy możemy mieć 300 tysięcy bitcoinów, ale po prostu nie wiem, jak je odzyskać. To z pewnością wystarczy, by zmienić życie mojej rodziny i rodziny mojej żony w Tajlandii. Powinienem prawdopodobnie zacząć zastanawiać się, jak uzyskać dostęp do dysków Dave'a, ale nadal nie jestem pewien, komu ufać. Myślę, że jedyną osobą byłbyś ty, więc zastanawiam się, czy mogę wysłać ci te pocztą te dyski, a może masz jakieś plany dotyczące wizyty w Stanach. Zapraszamy do pozostania z nami, a mógłbyś pokazać więcej rzeczy Dave'a. Dzięki, Ira. Na to mamy e-mail od Craiga Wrighta do oczywiście Iry. Wyślę ci kilka dzisiaj rzeczy prywatnych, wczesnych e-maili, pod warunkiem, że obiecujesz usunąć je po przeczytaniu. Zostaw innych, aby byli Satoshi i zostaw Dave'a, aby nie był. Zgoda? Zgoda. Craig Wright do Iry. Jeszcze raz wysyłam mail. Jeszcze raz proszę, usuń e-maile lub przynajmniej zaszyfruj je lub coś po przeczytaniu. I więc Ira dostaje te maile i do Craiga Wrighta odpisuje. Craig, dziękuję bardzo za udostępnienie e-mail. Zaszyfrowałem je na pendrive i usunąłem z mojego konta e-mail. Może któregoś dnia pozwolisz mi je przesłać do Smithsonian? Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie odpowiedni czas, pozwolisz światu zobaczyć prawdziwego Satoshiego. Słusznie zasługujesz na pochwałę za swój wynalazek. To musi być niesamowite uczucie zobaczyć, jak daleko się to zaszło w tym momencie. Wiem, że Dave byłby dumny. Uwielbiam ten cytat. Jeśli będę musiał zburzyć świat, aby go zniszczyć i ulepszyć, zrobię to. Craig S. Wright, dokładnie. Więc Craig Wright do Ira odpisuje, co jest prawdziwe. Miałem umiejętności matematyczne i trochę kodowania, co szczerze mówiąc było prymitywne. Lepsze niż niektóre, ale naprawdę Dave mógł edytować swoją drogę przez piekło i z powrotem. Nie jestem graczem zespołowym, jestem okropnym szefem i kierowcą niewolników, ale z Dave'em było znacznie więcej. Satoshi był zespołem.
umarł bez drugiej części tego zespołu. Pozdrowienia. Ira odpisuje do Craiga: Craig, co do cholery, myślałem, że pokora nie jest twoją mocną stroną. Rozumiem, że Dave mógł ci pomóc na wiele sposobów, ale pomysł był twój. W tej chwili dziennikarze na całym świecie szaleją. Szukają osoby, która wpadła na pomysł Bitcoina, a nie zespołu, który za nim stoi. Korona należy do ciebie. Jeśli kiedykolwiek zechcesz, Satoshi żyje i rozwija się. Craig Wright odpisuje: Ajże, nie jest. Daleki jestem od pokory, ale nie wezmę tego od Dave'a. Miałem pomysł, ale bez Dave'a nigdy bym tego nie zrealizował. Dave był moją płytą rezonansową. Naprawiał moje błędy. I Ira odpisuje do Craiga Wrighta: bardzo dobrze, proszę pana. Dalej mamy maila z 10 marca 2014 roku. Craig Wright do Jay Cheshera. W wiadomości wymienionych zostało kilkanaście portfeli trustu, więc Craig Wright wysyła maila do Iry 11 marca. Nie będziemy notować, dopóki nie połączymy grupy, więc jest jeszcze trochę do zrobienia. Nie można tego łatwo nabyć. To jest private equity, pamiętajmy. Załączeniu tabela struktury firmy, udziały, FOU, założyciele, to te, do których Dave ma prawo, czyli ty i twój ojciec posiadacie 10 642 000 udziałów. To 49,5% udziałów założyciela. Masz prawo wyznaczyć jednego dyrektora, masz prawo do rachunków kwartalnych, masz prawo je sprzedać, gdy firma wejdzie na giełdę. Wartość księgowa wynosi około 5-7 miliardów dolarów, ale jest to młoda firma, więc to, co robi na giełdzie, robi różnicę. Nawet jeśli mamy dostęp do dysków, dziedzictwo Dave'a jest coś warte. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że rozmowa z tobą zajmuje tyle czasu i tak dalej, ale nie ufam łatwo i robię to tylko teraz. Tak jak kochałem Dave'a, pozdrowienia. Ira odpisuje do Craiga Wrighta. Ira podaje swój adres i adres ojca. Craig, nie wiem, co się wiąże z byciem dyrektorem. Czy możemy w tym porozmawiać? Kiedy przyjedziesz z wizytą? Craig odpisuje Irze: Angela wkrótce prześle ci formularze przekazania udziałów i certyfikaty. Ira do Craiga Wrighta: Craig, otrzymałem formularze, podpisałem je i wróciłem do Angeli. Dzięki za wszystko, nasza rodzina jest naprawdę błogosławiona, że cię zna z poważaniem. Ira do Craiga Wrighta: całkowicie rozumiem wszelkie obawy przed napadaniem na mnie lub kogokolwiek w sprawach poufnych. Czuję się zaszczycony, że powierzyłeś mi tyle informacji, ile masz. Każdego dnia lubię czytać codzienne wiadomości o Bitcoinie i myślę sobie, że jestem jednym z nielicznych uprzywilejowanych, którzy znają prawdziwych krzyżowców w pelerynach. Smutne jest to, że Dave nie jest z nami, aby się tym cieszyć. To po prostu nie wydaje się sprawiedliwe. Mam nadzieję, że prawda jest powiedzenie wszystko, co dzieje się teraz z jakiegoś powodu. Czasami po prostu tego nie widzę. Jeśli chodzi o sprawy firmy, nigdy nic z tego nie zrobię bez wcześniejszej rozmowy z tobą. Z poważaniem, Ira. Dalej mamy e-mail od Craiga Wrighta do Iry. Krwawe rządy utrudniają życie. Dlaczego nie mamy dostępu do dysków Dave'a zaszyfrowanych? Głupie dranie. Każdy chce mieć dostęp do wszystkiego, co zaszyfrował Dave, ale on nie chciał, żeby wiedzieli. Ira do Craiga Wrighta: nie nadążam. Rządy próbują uzyskać dostęp do rzeczy Dave'a. Jedyną wiadomością, którą ostatnio czytałem o rządzie i BTC, było to, jak IRS opodatkowuje to jako własność. Czy to komplikuje sprawę? Craig odpowiada: ale w tym mailu? Nie, tylko bullshit w ogłoszeniu. Jak można się domyślić, nie jestem fanem ani gubernatorem. Rozumiem, że chodzi tylko o to, co robią, aby nie przeskoczyć, ale w rzeczywistości mają one na celu upewnienie się, że jeden nie zrywa drugiego. Ale w rzeczywistości utrudniają oni robienie tego, co właściwie, czyż nie? Ira odpisuje Craigowi: w zeszłym tygodniu przeglądałem rzeczy Dave'a. Szalał na punkcie wilków. Czy kiedykolwiek widziałeś wszystkie zdjęcia i figurki wilków w jego domu? Osobiście nie darzę ich fascynacją jak on, ale wydaje mi się, że niektórzy tacy jak moi sąsiedzi darzą. To starsza para, która od czasu do czasu dzwoni do mnie, by naprawić mi komputer. Któregoś dnia zauważyłem, że na jednej ze ścian mieli przyklejone zdjęcia wilków z czasopism. Także od razu pomyślałem o Dave'ie. Wróciłem do domu i złapałem jedno z jego ładnie oprawionych zdjęć wilków, a pod spodem kilka poetyckich słów. Kiedy dałem dla nich, byli zdumieni. Jakie to było piękne. Później tego wieczoru zadzwonili, aby jeszcze raz podziękować za zdjęcie i powiedzieli, że z dumą powiesili go na środku, aby wszyscy mogli go zobaczyć. Chcieli, żebym wiedział, że duch moich braci żyje teraz także w ich domu, więc pomyślałem, że całkiem fajne. Nie wiem, czy lubisz wilcze rzeczy, czy nie, ale zostawię trochę na wypadek, gdybyś tego chciał. Craig Wright odpisuje Ajrze: bardzo bym chciał. Chiński rok psa. Wolę myśleć o tym jak o wilku. Dalej mamy rejestr. 28 marca 2014 roku, po wyroku australijskiego sądu, WNK and Info Defense zostaje przywrócone przez Ewan Nguyen, który usunął Dave'a jako agenta, a dodał siebie i podmiot Coin Exchange. Adres Palm Beach zostaje zastąpiony na Palm Beach, też tutaj mamy adres tego. 2 lutego 2014 roku mamy Craiga Wrighta, który wysyła maila do Cheshera, Somy i Ramony. Cześć, poniżej mamy e-maila od Dave'a. To było od grudnia 2012 roku. Prosta odpowiedź jest taka, że mamy i kontrolujemy teraz firmę w całości. Źródło ekranu przedstawia witrynę z 22 października 2012 roku, więc Dave był tam w momencie,
tego. Istniało ryzyko od października 2012 roku, kiedy Dave to zarezerwował i zanim za to zapłacono, ale mamy pełną kontrolę. Najważniejsze jest to, że Dave wydobył to wszystko poza Australią i nawet gdybyśmy zdołali to schrzanić, jakoś stracić kontrolę nad firmą, nadal korzystalibyśmy z zagranicznych praw do BTC. Nie byłem osobą zajmującą się wydobyciem, Dave był. Pozdrowienia. Aira do Craiga Wrighta wysyła maila 15 kwietnia 2014 roku. Cześć Craig, właśnie otrzymałem wiadomość e-mail z australijskiego urzędu podatkowego i chcą, żebym odpowiedział na kilka pytań dotyczących WNK. Załączam dokumenty, które mi przesłali. Jak mam sobie z tym poradzić? Craig Wright wysyła maila do Aira i Asomera. Cześć Aira, nie mam dobrych uczynków bez kary. Wyrażam zgodę na rozmowę z prawnikiem Andrew Somerem. On jest z CCD. Wierzę, że rozmawiałeś też z UN. Będziesz musiał podać swoje odpowiedzi, ale o ile wiem, powiedziałem ci o nich. Wszystkie miały miejsce po śmierci Dave'a, aby zapewnić wykonanie kontraktów. Nie rozpoczęliśmy ich, Dave zmarł przed ukończeniem wszystkich projektów. Nie mogłem odpowiedzieć i wątpię, czy ktokolwiek z nas dostanie się do napędów Dave'a w najbliższym czasie. Wątpię, czy Dave z kimkolwiek o tym rozmawiał. Jeśli nie masz dostępu do jego dysków, jest zablokowany. Wątpię, czy Dave z kimkolwiek o tym rozmawiał. Jeśli nie masz dostępu, też jest zablokowany. WNK prowadzony przez Uyena. Numer 7. Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, ale zawsze rozumiałem, że tak. Numer 8. Wątpię, żebyś wiedział, Dave zawsze był osobą prywatną. Jeśli rozmawiał z tobą, nigdy mnie nie poinformował. Numer 9. Wydaje mi się, że powiedziałem ci o tym. Wysłałem ci to w formularzu przekazania akcji, więc zawarliśmy to. Numer 10. Dlaczego miałbyś nigdy nie być dyrektorem WNK? Numer 11. Patrz 10, 12. Nie pamiętam, który S wysłał do ciebie. Numer 13. Musisz odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, co mogłeś znaleźć w materiałach Dave'a, które nie były zaszyfrowane. Numer 14. Mamy oprogramowanie. WNK nie jest majątkiem. Masz już udziały w Coin Exchange, więc transakcja, na którą zgodziliśmy się z Dave'em, zakończyła się sukcesem. Daj mi znać, jeśli chcesz czegoś więcej. Jestem pewien, że Uyen będzie mógł powiedzieć ci więcej o Dave'ie i w tej chwili Bitcoin nie jest najbardziej przyjaznym miejscem. Dalej mamy Craiga Wrighta do Aira. Też Andrew może ci pomóc, jeśli chcesz odpowiedzieć na pytania, może albo sformułować dla ciebie odpowiedź, sprawdzić twoją, albo jednocześnie możesz zdecydować, że nie odpowiesz. Nie jesteś rezydentem podatkowym w Australii, więc nie mogą cię zmusić do udzielania odpowiedzi. Byłbym wdzięczny, gdybyś to zrobił, ale pamiętaj, że nie mogą cię zmusić do niczego. Nie powstrzymuję cię to wszystkim przed tym, co zrobiliśmy z Dave'em. Nawet banki zaczynają teraz atakować BTC i tutaj dodaję klejony link. Na to Aira odpowiada. Andrew może sformułować dowolną odpowiedź, którą czujesz się komfortowo, a ja im ją wyślę. Tak czytałem, że Australia i Chiny nie są zbyt przyjazne dla Bitcoina. Przy różnych rządach nakładających ograniczenia na BTC uważasz, że CoinEx może nadal przynosić sukces. Na to też e-mail mamy od Craiga Wrighta do Andrew i Aira. Cześć Andrew, mógłbym pomóc Aira? Jest wszędzie wrogo nastawiony. Dave i ja włożyliśmy w to zbyt dużo krwi i łez, żeby się nie udało. To się powiedzie, to zajmie trochę czasu. Więc czy nadal jesteś pewien, że nie chcesz być dyrektorem? Tak jak było to oferowane, każdego dnia możesz znosić tę zabawę. Aira do Craiga Wrighta. Szczerze, to nie wiem, co powinienem robić jako dyrektor. Jeśli skłoni mnie to do śledzenia tego, co się dzieje w branży, byłoby to interesujące. Ale jeśli czuję, że w moim najlepszym interesie jest nieangażowanie się w to, ponieważ może to pociągnąć mnie do odpowiedzialności prawnej, to na pewno zrozumiem. Craig Wright do Aira wysyła. Chciałbym, żebyś się zaangażował. Możemy dodać się do tego, gdy zakończymy kontrolę podatkową i uzyskamy dla ciebie ubezpieczenie dyrektorskie. Aira odpowiada jasne. To brzmi całkiem dobrze. I potem mamy odpowiedź od Ato do Aira. Kontakt rewidenta Ato z Aira. Pytania o wiedzę na temat czynności prawnych wykonywanych w WNK IFO Defense dostarczonych dokumentów z 2011 i 2013 roku. 20 kwietnia 2015 roku mamy Craiga Wrighta, który wysyła też mail do Lynn Wright. Cześć, znów jestem właścicielem nazwy D. Morgan LTD. Zajęło mi to trochę czasu, ale wygrałem. Co dostaniesz, aby potwierdzić? Współpracowałem z Dave'em w offshore od 2010 roku. Dave złożył dla mnie firmę, albo założył. No i miałem w bankowości w Panami i Gwatemali przed 2009 roku. Pracowałem na rynkach Bitcoina i innych obszarach w 2009 roku. Potem mamy odpowiedź od Lynn do Craiga Wrighta. Czy D. Morgan przejmie wszystkie te inne firmy, które posiadasz? Co dokładnie teraz robisz? Wciąż bezpieczeństwo informacji? Czy nie zaczęliśmy mieć do czynienia z Dave'em w 2009 roku? Sprawy bankowe? Czy powinnam odnieść się do naszych zagranicznych klientów i płatności, których do nich dokonaliśmy? Nie jestem pewna, czy tak zrobimy, czy nie. Czy jest to związane z pracą firmy z Dave'em? Jakie były nazwy firm założonych z Dave'em? Pamiętam, że pracowałeś prywatnie nad Bitcoinem i to na długo, przed 2009 rokiem.
Dalej mamy e-mail od Ayry do Craiga Wrighta. Craig, tak jak Dave wierzył w twoją wizję, umiejętności, podzielam to i też w to wierzę. Nie mam wątpliwości, że jesteś zdolny do osiągnięcia wyznaczonych celów. Nadal jestem pod wrażeniem twojego blasku. Jednak od czasu otrzymania dokumentów za to i spędzenia więcej czasu przeglądając je, czuję, że istnieją wątpliwe rozbieżności w umowie między tobą a WNK. Tak jak podpisy Dave'a, jego rezygnacja, przeniesienie całej odpowiedzialności, wartości, rola dyrektora UE na projekty BAA, nie ma potrzeby wchodzenia w szczegóły. Rozumiem, jak mogłeś poczuć się zmuszony do podjęcia działań w celu zabezpieczenia biznesu, który ty i Dave zaczęliście. I ostatnia rzecz, jakiej chcę, to zdusić jego wzrost. Ale uważam, że powinniśmy zaradzić wątpliwej umowie. Jako wykonawca majątku dyrektora WNK proponuję, abyśmy osiągnęli porozumienie, które zatwierdziłby sam Dave. Dobry panie, moja prośba oznacza pokój i dobrobyt dla wszystkich. Zwróć 17% z 323 tysięcy bitcoinów do posiadłości Dave'a. Pozostańcie przyjaciółmi, którzy odtąd unikną wszelkich problemów podatkowych i nadal bym mile widziany przy próbie uzyskania dostępu do dysków Dave'a. Jeśli jesteś w stanie znaleźć jego pliki bitcoina, chętnie dam ci połowę, a drugą połowę zainwestuję w twój nowy biznes. Po prostu Ayra staje się delikatnie niecierpliwy. Craig Wright wysyła do Ayry: Ayra, nie wiem co ci powiedziano, ale myślę, że trzeba wejść w szczegóły. Andrew jest partnerem podatkowym Clayton UTZ. Możesz go o cokolwiek zapytać. On na pewno poda lepszą prawdę niż urząd skarbowy. Przynajmniej więcej i bez zaciekłości. Dave podpisał elektronicznie. Nigdy nie stwierdził, że to jego. Jeśli chciałby to zrobić, wykopałby kopię ze starych dokumentów firmowych. A to i sąd miały podpisane cyfrowo dokumenty. Jest to opakowane jak podpis. Dave trzymał sam swoje BTC. Nie ja dla niego. Nie wiem, czy jest rezygnacja Dave'a. Wspomniałeś o rezygnacji. Nie znam wszystkich szczegółów. Wiem tylko to, co zaplanowaliśmy. Nie wiem wszystkiego, co działo się z WNK. Więc Ayra wysyła kolejne maile, gdzie pomału staje się niecierpliwy. I o tym się dowiemy w kolejnej odsłonie. Właśnie tych akt sprawy od XP Analysta.